Witajcie w ten niedzielny poranek. O starwaniu się sobą ciąg dalszy. Już ustaliliśmy, że jest to bardzo ważna rzecz w naszym życiu. Przepraszam za hałas, jestem pod mostem. Tak po prostu przyszło mi nagrywać dzisiaj w plenerze i będę wybierać różne miejsca. Ale wracając do tematu. Ustaliliśmy, że jest to bardzo ważna rzecz w naszym życiu, aby stawać się samym sobą. Oczywiście może teraz zrodzić się w tobie pewnego rodzaju bunt. Możesz czuć coś takiego, że przecież ja jestem sobą, co ona gada. Ale to jest okej, że czujesz się w ten sposób i pozwól sobie na to, z tego też może zrodzić się coś fajnego. Ja tylko mówię to po to, abyś się nad tym zastanowił, abyś się nad tym zastanowiła trochę. Więc ustaliliśmy, że jest to bardzo ważne, stawać się dzisiaj samym sobą w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak wiele pomysłów na to, kim możemy być i kiedy tak naprawdę narzucone one są nam czasem z góry. Więc wiemy już, że to jest ważne, że warto nad tym pracować i chciałabym też powiedzieć, że jest to proces, że to nie stanie się tak hop-siup, że to jest proces, który trwa całe życie i on jest naprawdę niesamowicie ekscytujący. Ustaliliśmy też drugą rzecz, a mianowicie, że jesteśmy sobą, kiedy się cieszymy. Kiedy się cieszysz, kiedy radujesz się z małych rzeczy, z dnia codziennego, wtedy też jesteś sobą. Kolejną wskazówką, którą chciałam powiedzieć, która być może na pewno wiąże się z tą pierwszą, jest to, kiedy jesteś w teraźniejszości. Kiedy jesteś tu i teraz, jesteś totalnie 100% sobą i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ kiedy jesteś teraz obecny, w tym momencie, jak oglądasz ten film, słuchasz mnie uważnie i te słowa docierają do ciebie w jakiś sposób, wtedy na pewno jesteś sobą, ponieważ jesteś obecny w tej chwili. Postaraj się, aby w ciągu dzisiaj twojego dnia, aby tych momentów było jak najwięcej, aby czynności takie jak krzątanie się po domu, czy spacer z dziećmi, czy wyjście do parku, abyś przeżywał je tak mocno, tak w sobie, żebyś poczuł, że to jest to, że to jestem naprawdę ja, że ja jestem wtedy naprawdę sobą, ponieważ jesteśmy sobą w całym naszym życiu. O to chodzi, aby wyłapywać te momenty, cieszyć się nimi, ponieważ wtedy dajesz sobie przestrzeń i szansę na rozpoznanie takiego obszaru w sobie, którego jeszcze nie znasz. Na to, aby zapaliła się lampka i zrodził się nowy pomysł na coś, co zawsze chciałeś robić, albo coś zupełnie nowego, czego nigdy nie robiłeś, co nie sądziłeś, że mógłbyś robić. Także tyle na dzisiaj, to są już dwie wskazówki, kolejne na pewno się pojawią. Życzę ci dużo, dużo siły i powodzenia. Pozdrawiam.